Cześć. Tu będzie bardzo, naprawdę bardzo, bardzo krótko. Podstawowe informacje historyczne. Więc posłuchajcie. To co widzicie, jest to kościół. Dokładnie mówiąc, jest to kościół. Kościół świętego Idziego. Kościół zbudowano w 1082 roku na zlecenie Władysława Hermana. No, więc jak mówiłem, bardzo naprawdę krótko powtórzę. Kościół świętego Idziego. Kościół zbudowano, i uwaga, w 1082 roku. 1082. Na zlecenie Władysława Hermana. Władysława Hermana. I to tyle, naprawdę bardzo krótko. Zobaczmy sobie szybciutko ten kościółek. Nie zaszkodzi również ciut historii, że tak powiem, kościelnej. Zobaczmy, da się go dookoła jakoś obejść. Da się. Obok kościółka jest czynny cmentarz. Obecnie jakiś pogrzeb. Zobacz, jak pięknie, pięknie widać tutaj, na dole. Przypomnę, że kościółek jest z 1082 roku. To jest po prostu historia. Po prostu historia. Spójrzcie jeszcze na okolice.
Tak jest pięknie. Ślicznie jest. Okolica jest malownicza. Piękna okolica. Jednego na obu mam tak. No i to tyle.